Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś mam dla Was bardzo ważne orędzie. Jest to dokładnie fragment orędzia Jezusa Chrystusa, które odebrał Żywy Płomień 28 grudnia 2022 o godzinie 19:26 w Warszawie Jelonkach, więc proszę Was teraz o wysłuchanie. Jezus Chrystus. Dobrze wiecie, jaka jest sytuacja w Polsce i na świecie. Wróg przejął większość struktur mojego Kościoła Świętego. Mój Kościół upada, lecz ja sam go podźwignę, oczyszczę, odnowię. Pozwalam, aby życie toczyło się swoim trybem, by dopełniła się miara zła i złych ludzi. Szatan włada tymi, co rządzą moim Kościołem Świętym. Od pewnego czasu zaczął reformować mój Kościół Święty, lecz po swojemu. Dlaczego był w stanie to zrobić? Obecne zwycięstwo szatana nad moim Kościołem Świętym jest chwilowe, tymczasowe. Ja zawsze oczyszczam mój Kościół w ten sam sposób, we krwi swoich męczenników. Niedługo Duch Święty udzieli wam łask. Na wyznaczony niebawem dzień i godzinę oświetli ludzkość światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Będzie to doświadczenie, którego do tej pory nigdy nie było i nigdy się nie powtórzy. Każdy żyjący na ziemi człowiek pozna stan swojej duszy widziany oczami Boga i to, na co zasłużył. Wielu ludzi będzie przerażonych. Aniołowie świętej Bożej Sprawiedliwości wrzucą wszelkie demony z ziemi do piekła. Uczynią to pod kierunkiem Maryi, mojej świętej kochanej mamy. Będą mieli szansę i okazję nawrócić się wszyscy kapłani każdego szczebla, lecz nie wszyscy będą chcieli się nawrócić. Syn zatracenia, uzurpator, na krótką chwilę zasiądzie na tronie świętego Piotra. Będzie udawał moją osobę. Dokona bardzo wielu zmian w moim Kościele Świętym. Nie na lepsze, ale na gorsze. Odda oficjalnie mój Kościół we władanie Lucyfera. Czas terroru zetnie głowy tych, którzy pozostaną mi wierni. Niczego się nie bójcie, lecz to mi zaufajcie do końca. Nie dajcie się zwieść synowi zatracenia, uzurpatorowi. W tym czasie niech wszyscy wierni mi kapłani wszystkich szczebli zejdą do katakumb, do podziemia. Tymi podziemiami będą domy modlitwy, to w nich przetrwa mój prawdziwy Kościół. Nie wolno wam słuchać, ani patrzeć na syna zatracenia uzurpatora. Ostatecznie zginie on z ręki świętego Michała Archanioła. On wrzuci go do jeziora ognia i siarki, na miejsce wiecznej pokuty, do piekła. Zanim nastąpią te wydarzenia, minie kilka lat pełnych prześladowań wiernych mi dzieci Bożych. Nie bójcie się śmierci za mnie, ja po drugiej stronie przyjmę was z otwartymi ramionami. Całość zakończą 3 dni ciemności i wielka walka na niebie. Umrze większość ludzi na ziemi, a tylko od was zależy, ile dusz pomożecie mi wyrwać z paszczy szatana. Liczy się każda ofiara, każdy gest, każda modlitwa, każdy post i jałmużna ofiarowane do Bożego Skarbca. Cieszę się każdą oddaną w Bożą niewolę osobą. Choć wam się wydaje inaczej, to ja was kontroluję. Wasze upadki wykorzystuję do temperowania waszej pychy. Polacy, wzywam was do szturmu modlitewno-pokutniczego. Podejmijcie niezbędną modlitwę, post i ofiary, oddając wszystko do Bożego Skarbca. Nie podaję szczegółów dotyczących nowej ery, ery Ducha Świętego. To ja sam będę rządził i królował, a na tronie świętego Piotra zasiądzie Polak. Kto to będzie? Jest to dla was tajemnicą. Już teraz przygotowuję tego człowieka do roli i funkcji, którą ma pełnić. Już teraz dam mu potrzebne dla niego łaski i dary, aby jak najszybciej stał się świętym. W nowej erze, erze Ducha Świętego, to Bóg będzie ustalał prawa, a przyszły papież będzie miał na imię Piotr II. On wszystko uporządkuje według woli Bożej. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z Was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja Wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.